czasie obrad dokonamy oceny 5-letniej statutowej działalności zarządu aktualnego stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy Wołoszyn oraz przedstawimy zadania, jakie stoją przed nowym zarządem. Nasze osiągnięcia uzyskane w okresie minionych 5 lat są znaczące. Zdecydowana większość naszych ochotniczych straży pożarnych podejmowała i realizowała wiele konkretnych zadań, zarówno w zakresie ochrony życia i mienia naszych mieszkańców, jak również poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej. Nasze druhny i druhowie uczestniczyli w wielu czynach społecznych na rzecz OSP, swojej miejscowości i lokalnej społeczności. Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze, które odbyły się w Ochotniczych Strażach Pożarnych w styczniu i lutym 2016 roku, pozwoliły nam zgromadzić wiele cennych spostrzeżeń, uwag i wniosków dla prawidłowego funkcjonowania naszego związku. Druhny i druhowie, dokonując na dzisiejszym zjeździe podsumowania efektów społecznej działalności strażaków, ochotników za okres minionej kadencji, pamiętajmy, że są one rezultatem aktywnej pracy i ofiarnego zaangażowania wielu członków Ochotniczych Straży Pożarnych i osób współpracujących z naszą organizacją. W tych osiągnięciach zawarty jest także dorobek i ofiarę grupów, którzy opuścili nasze szeregi i odeszli na wieczną wartę. W podziękowaniu za ich ofiarność, o tym, że o nich pamiętamy w dniu dzisiejszym, w dniu wczorajszym, druhowie z OSP w Olsztyn zapalili znicze pod obeliskiem przy komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Proszę wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich zmarłych strażaków z terenu miasta i gminy Olsztyn.